pani, miałem taką przygodę, nieprzyjemną dosyć, bo podczas najbardziej decydującego czasu w mojej pracy, wtedy kiedy zdobyłem doświadczenie, kiedy pracuję około 10 godzin dziennie i to jest najmniejsza ilość pracy, jeśli taka się trafia, zaczęłam nie boleć ręka. Nigdy nie bolała mnie ręka w pracy, zawsze byłem jakby nienarażony na ból, byłem wytrzymały. Tak, budziłem się w nocy i nie mogłem ruszyć ręką. To było coś, nawet zdziwienie było większe niż ból. Dlaczego tak jest? Bo przecież nie powinno się takie coś zdarzać, tym bardziej, że pracowałem już ciężko i nigdy się takiego coś nie wydarzało. I stwierdziłem, że to jest zwykła opresja. Moje świadectwo polega na takim klasycznym odparciu bólu, lęku. Ból jest związany z lękiem. Był związany z lękiem, kiedy budziłem się w nocy i miałem przed sobą 10-godzinny dzień pracy i miałem rękę, której nie czułem w sumie. Nie wiem, jakim sposobem. Zawsze śpię na boku, ale to zawsze spałem na boku, a nigdy nie bolała mnie ręka. I stwierdziłem, że nie będę się z diabłem tutaj szczypał i uznam to jako już uzdrowioną rękę. Bo nie mam nawet czasu w ciągu dnia, żeby się o to modlić. Bo nie mam przerw na tyle, żeby zjeść i modlić się o rękę. Na tyle długich. Po dwóch modlitwach tutaj w kościele ból nie minął. Nadal mnie bolała ręka. Ja stwierdziłem, że przecież jestem tu już długo. Przyjmuję namaszczenie dosyć regularnie. Już pewne rzeczy z mojego życia wyeliminowałem. No nie mogę teraz się zatrzymać na bólu ręki, bo to jest śmieszne. Byłoby to śmieszne, nie? Nie związane w ogóle z ruchem wiary. I spytałem się w ogóle, o co chodzi w ogóle. Dlaczego nie, jak widzę na ogół efekty szybko modlitw, tak tutaj nie. Bóg nie odpowiedział. Postanowiłem, że zbagatelizuję ból ręki, nie dam diabłu przystępu. I to trwało tam około tygodnia. Ten czas był mi bardzo potrzebny do tego, żeby diabłu zamknąć mordę w przestrzeni opresji. Także tutaj doświadczyłem, że czas jest nam przychylny. Oczekiwanie w wierze jest nam przychylne. I to dzięki temu wiem, że pokonam różne przeciwności, które będą nieco bardziej odczuwalne, bardziej natężone niż te, które miałem do tej pory. Także nie bójmy się czasu oczekiwania. Sprawa już jest załatwiona. W przypadku takich rzeczy jak uzdrowienie, jak zaopatrzenie, to już się dokonało. Także nie ma znaczenia, czy już się materializuje, czy będzie się materializowało w przyszłości. Bo Bóg jest poza czasem. Ewentualnie jakiś ból, którego nie ma, też już jest. Tak, poza czasem. Amen. Amen.